No to tu już będzie podgląd. Tam mi wyszło chyba godzina 40 na trójce. U kurwa. Ja tam połowę wytnę pewnie. Duży wysiłek. Dobra, płot zakończony ładnie. Żadnej dziury nie ma. No to zrobię mega podobną postać do tamtej, bo nie wiem czemu, ale mój save się zatupił coś. Znikł sobie nagle. W sensie nie znikł, ale... Wiem. Chodzi ci o zapisany perset. No. Nie wiem co jest grane. No może dam ją i tak taką, no bo i tak się przybiera. Luz. Czy nie będę? I mogę znaleźć ostatni miski. I miski? Po co ci miski? No miski. Po co ci miski? Zupę. A, zupę. Czy zrobić sam? Biorę takie, bo nie chcę mi się szukać takich rzeczy, co ja miałem wtedy. Jest na dworze. Spoko. I żeby nie było, to wywalę te ciuchy stare, co ten... W sensie stare, no. Aha, się zrobiły. No nie o to chodziło. Już nie możesz. Człeku. Te fajki tu są. Paniczka jest, butelka z wodą. O, jeszcze lina z materiału. Trzeba wyjebać. Biorę się zaraz za demontaż tego białego samochodu, więc pozbądź się zębiaków, weź sobie tą wielką furgonetkę. Podobno 83 kilo. Śmiesznie wygląda ten trup. Oj? No. Taki nagi. No chuj, zdarza się. Jak ci nie szkoda, to tam wiesz, plus. Jedynie czego mi szkoda, to może tego, że... Miałem ten fajny zrobiony siekierę, w sensie, no wiesz, walka tam. Bo jednak to miałem już chyba na 6 level, albo 7. No to tu słabo faktycznie. Dlatego tak mocno nawalałem te zombiaki. Dobra, czego ja potrzebuję? Śrubokręta, zapewne. Jednego. I potrzebuję dodatkowo jeszcze jakiegoś klucza. Do rozkręcania samochodu jaki klucz był potrzebny? Do kół. Klucz do kół. Mamy klucz do kół? To jest pytanie. Nie, chyba. Nie rób sobie jaj. Serio? My tyle tych kurwa kluczy do kół mieliśmy. Czemu my, że... Jest jeden, dobra.
Pompka też jest. No to trzeba wszystko na nowo wymasterować. A no. Ja pierdolę, ale to wygląda. Poczytam sobie książki, żebym miał mnożnik. No to po podstawę. Ale te zwłoki to już mogłeś zabrać. A co tam Andrzejek jest? Jeszcze 5 zwłok w tym, w bagażniku, znaczy w szczepce. Coś się nie tłucze. Chyba na szczęście nie. Ty, dziura w płocie! Lol. Kurde, mędem tutaj musiała to zepsuć. Ta mędę. Chodź tu. Kurwa, kornik jesteś? Jezu, kolejne zombiaki się dobijają. Cztery sztuki. Kurwa, zachowują jak korniki. Tu też się dobijają. Ale błędy w tłumaczeniu, ajajaj. Jakie błędy? Zaznacz tą książkę. Tak? No. Wiesz co, możliwe, że tam było po prostu zaznacz i na przykład, wiesz, nie było podanego przedmiotu, nie? Jasne. Nie często jest tak, że po prostu zamiast nazwy przedmiotów są po prostu uniwersalne wstawione. Jak ci się nie podoba, to zrób własne. By the way. Kurwa, szkoda tych antybiotyków, co wjebałem. No bo ja je zdążyłem zeżreć. Ale jedno tylko? No jedno tylko. A, co jedno to chuj. Zdążyłem je zeżreć, a i tak padłem. Rozprój ciało, może jeszcze znajdziesz. Tak, kurwa. Wersem, pamiętaj, że nagrywamy. Już do świetnika je wjebałem. Tak, zapomniałem. Wiesz, szkoda, że już do śmietnika je walnąłem i usunąłem. Już się wody musiałem napić. Od tego suchara mi tak zasło w gardle. Zresztą co, jestem psychopatą, żeby grzebać w ciałach. No w sumie jesteś. W grze. Ale w realu, no to chyba Turcjan jest, skoro ma takie myśli. Turcjan jest i w grze, i w realu. Nie przeszkadza. Tobie nie, ale innym. To najważniejsze, żeby być sobą. No kurde. Więc jeżeli chcesz mordować ludzi, to morduj ludzi. Śmiało. Pewnie. Myślę, że ludzie są innego zdania, nie wiem. Tak mi się wydaje. Nie wiem, no ci już nie mają zdania. Myślimy w ten sposób, okej. Five heads.
Dobra, poczytamy trochę. Ja naprawiłem dziurę w płocie. No to teraz czas na dziurę w mózgu. No to idę po broni, ci zrobię zaraz. Opa. Druga śmierć. No problem. Dobra, tu jeszcze były chyba skrzynki, 4 sztuki. Były. I rozbieramy tego podalca. Mam samochód po wylewie. On skurwa tyle budzików napierdala, że to jest poezja. Tworzę muzykę tobie. Ja zostawiłem młotek. A tobie tylko wyszamy sporo z tego co widzę. Poczytane. Co ty robisz? Dobra, tutaj kładę rzeczy. Otóż 47 kilo jest. No musimy zrobić te porządki, naprawdę. Może też się staram. Jakbyś ty u nas zobaczył ten pierdolnik, to byś się załamał. Bo ty jesteś tak tym samym perfekcjonistą jak ja. To muszę mieć porządek, wszystko poukładane i tak dalej. To jest kurwa po prostu dramat. Nigdzie dziury nie ma. Mam 16 pudełek z gwoździami. O, cudowne. Dobra, muszę jednak jeszcze niestety wziąć kanistry. Żeby zbiornik paliwa opróżnić. Podnośnik w sumie też wezmę. Ja chciałem wziąć? A, kanister. Powinny wystarczyć. Usuwam to ciało, pierdolę, mam ich dość. To usuwasz? To ciało. A. Jest pusty. To i benzynka. O kurwa. Co? Ubiłem cię głowy telepem, zapomniałem o tym. Szmot masz? Tak, no to co widziałeś na filmie. Że mi się tak wiercili dziwnie.
I tak teraz na serwerze też jest? Tak. Ciekawe. No. Bardzo ciekawe. Możesz mi przez coś pchać? Sorka. Oho. Znów się wyjebiesz i sobie głupi łeb rozwalisz. Nie, no wtedy gdy upadłem, to jedynie sobie zadrapałem rękę znów. To teraz sobie głupi łeb rozwalisz. W ogóle to może ja umarłem, nie wiem już czy od choroby umarłem, czy może ja się wykrwawiłem. Nie miałeś przeciążenia? Nie. Ja wiem co mam dzisiaj zrobię, nie? Jak ta maska w ogóle, o wiem co zrobię. To jednak nie. Niepowodzenie. O, wiem. Wziąć taką butelkę. Z wodą. Co za znowu pełnie. Idzie ta mechanika trochę, czy nie? Tam idzie, ale po bardzo powoli. O, przestało padać. Na chwilę. Na chwilę. No, jestem mokry. Mokry jesteś? No. Udało się zdemontować? Udało się. A, bo to w ten sposób działa. Serio. Po prostu spada procent. Nie zauważyłem tego. Ja go kurwa nauczę stawiać te motory. Jak teraz? Uh-huh. Nie mogę. Jak on się cieszy, że go tu nie ma. Chłopka się nie da wymontować w jeden sposób. Czego? Chłopka. Nie mam pojęcia. Zamontować też może być problem? Czy zawsze się udaje? A nie. Nie zawsze się udaje. Mechanika nigdy nie robiłem. Ja właśnie też nie, dlatego dla mnie to jest coś nowego w tej chwili.
choroba mi spada. Rączką mdłości znów. No, o tyle ciała już tu nie ma. No. Pomyśl sobie, że jak teraz zrobię sobie na poziom drugi mechanikę, to już będę mógł odpalać z kabli. Co będziesz mógł robić? Będę mógł odpalać z kabli. No. Tam kilka samochodów fajnych było. Był taki jeden, gdzie też alarm się tam włączył. Mhm. Jak oni się to lepią, Boże. I też coś piszą, czy nie? Nie, nie. Tam widziałem na filmiku, że one coś tam gadały. No, bo to jest ten mod właśnie, że... Ale myślałem, że dźwięki będą, wiesz? Że voice acting będzie z tego. Ale niestety. Kurwa, 0%, nadal nie mogę wymontować. To co jest na 0%, to jak wymontujesz, to chyba i tak ci nie daje nic. To znaczy, ale przynajmniej się pozbędę tego już. Nie, ja go chcę całego wywalić. Ale mówię z takim, wiesz, dużym chyba. Zawieszenie. Nie, już 0%. To by ci dało, sorry. Zaraz będzie tu o wiele mniej zwłok. Mnie nie będziemy chorować już. Ja nie choruję póki co. A tej jebanej choroby z dechem i kurwa już nigdy się nie dam. No, mechanika mi wleciała na pierwszy. Cztery i pół punkty. Kurwa, się kryją te ciała. Jak się nie udaje, to półtora punkta daje tylko. Teraz się szybko zbije. Kurde. Nie chcę się zdemontować, cholerna, no. Bez jaj. Nie zdemontuję jej. Ja się tam napierdalałem, idę ich zabić. No bo jest szansa powodzenia 20% tylko. Wymontuj się! Na
szybę przednią lewą jest już kurwa 50%, nie rozumiem tego. Wybiją ich wszystkich dookoła. Wiesz, coś się tam tłucze, słyszę. Po prawej stronie coś. No, cały tam, po to garniam. Ale teraz się o wiele gorzej walczy. A, że w sensie nie masz postaci. No. Ale siekiery mi już wbiły pierwszy poziom. W sensie w sumie już drugi, bo pierwszy poziom już miałem, bo jednak psychopatem grą. No bez jej, 50% masz kurwa i 4 razy pod rząd się nie udało. To czas na skrzynki w CS-ie. Drzwi przednie już 35% tylko. Nie wiem czemu. A nie, ja wolno nie nawalam dlatego, że ja mam mały level, tylko dlatego, że ja mam zmęczenie, już duży wysiłek. Ale i tak ten mniejszy damage bije. Prawie połowę mam levela. Bez jaj. Dobra, udało się. Zyra, to wygląda jak jakieś lootboxy, kurwa. Co? Wygląda jak jakieś lootboxy. Tylko przednia chyba została. No i tego zbiornika paliwa jednak nie wyciągnęło. Wow, udało się za pierwszym razem teraz. Nic tu już nie zostało. Ej, ale fotele jeszcze możesz wymontować. No, tak zrobię. Silnik chyba nie. W sensie silnik byś mógł, ale nie wiem, czy można fotele. A tu jeszcze są. No tak, bo tu się skroluje. Dobra, nieważne. Nie zauważyłem tego. No. Wszystko żeś wymontował. No, już prawie. To co się da. Silnika jeszcze niestety nie mogę. No jeszcze trochę. Mam 95 punktów na 150. Wow, aktor wbił, brawo. Co się stało? Gracz Ligi Legend. Wbił. Udało się. Kto wbił? Nic nie wbił, ale powrócił przynajmniej na stabilne miejsce. O kurde, nie uda mi się wbić. Dobra, już wchodzę. To wszystko wyrzucam. Potem się porządek z tym zrobi. Rozumiem aktora, czemu wyrzucał wszystko w pierwszym sezonie. Chciałeś, o co chodzi? Chciałeś krzesła, skip to masz. Fotel z samochodu. No, masz na czym siedzieć. Aktor. Zdechło mi się. Od choroby.
To jest najlepsze. Bo tyle trupów tu jest. Tak, zabiły go trupy, ale już te nieżywe i to dosłownie. Kurwa, jeszcze tu są? No nie, ale tych się nie da wziąć. Jakich się nie da wziąć? No tutaj za domkiem są, w sensie... To... Nie wiem, spróbuj. Zaraz, czekaj. Nie za domkiem, tylko tutaj jakby przy chacie. No kurwa, przy samochodzie tym białym. Maski spowolniczej szukam. Amunicja, kartografia. Pryskiwacz to nie to. Butla. Butla z gazem nie są razem. Dobra, Turcjan, jakie plany? Ja jestem w swoim ulubionym magazynie. Turcjan, miałeś mu coś powiedzieć. No aha, wiecie. Kurwa, zajebie ci za ten motor. Na środku, kurwa, bramy. A co się stało? Da nie mogłem wykręcić. A, no tak. Aktor, znaj mój ból, kurwa, z pierwszego sezonu. Ja się musiałem z nim żerać non-stop. Widzisz, Turcjan, masz dobrego kompana w tipie. Cieszę się. Słychać, kurwa, słychać. Przez łzy powiedziane. Przynajmniej ci samochód naprawię. Gdzie jest maska spowolnicza? Ale... Byliśmy. No, patrz na pozycję w górę. Nie, no dobrze, samochód. Jedzie, jedzie. I co ty powiedziałeś przed chwilą? Co? Coś zacząłeś mówić, nie słyszałem. No, że gdzieś tam jest w skrzynkach. Właśnie nie ma. Nie no, na pewno jest. Sara się wyjebiemy znów. Na pewno jest to coś. Znalazłeś ją czy nie? Nie, idę do samochodu drugiego, może tu jest. No mam. Masz maskę? Nawet dwie są tu, kurwa. Kurwa, jakim kujem ja ich nie zauważyłem. No ty nie wiem, jakiś ślepy jesteś. Może. Idę ci jebać. W sensie ja, no ją. Już idę. Idę. Masz na podjeździe. Dobra, dzięki. No już widzę, tylko 100% zostało. Kurwa, serio? Spawanie trzeci. No to dupa. Dobra, idziemy na jakąś wyprawę. Może zrobić ten włócznie z łyżką, włócznie z widelcem, włócznie z widelcem ogrodniczym, włócznie z szpikulcem do lodu, włócznie ze skalpelem, włócznie z otwieraczem do koper, z nożem myśliwskim, z nożem kuchennym, z nożem do masła, z nożem do chleba, z maczetą, z nożyczkami. Ze śrubokrętem. No i to chyba wszystko. Będziemy zbierać. No. Dobra. I tak nie skończyłem. Włócznie można zrobić z miotu i z mopa? Ale taką włócznię w sensie bez noża jeszcze. No chyba tak. Dobra. Z dechy, z gałęzi i z tego. Tylko się naprawdę. Co tam chciałeś mówić? No to musimy zbierać takie te... śrubokręty i te inne takie. Mhm. Muszę najeść.
Powiem ci, że tego jedzenia to my nie mamy jakoś super dużo. No. Sumu tak mnie złapał, wytyfy. Właśnie mnie też. A, bo ten groch suszony i takie inne ciecierzyca suszona, to te jedzonko daje przygnębienie. Ale ja tego nie jadłem i mnie złapało. A, to nie wiem, że... No ja jadłem i mnie właśnie ten... To nie wiem, zjem sobie gumę do rzucenia. Ten... Ja chipsy sobie wziąłem, biorę jeszcze wody, jestem już gotowy do jazdy. To sobie wezmę wodę. Wody to mamy od chuja. Ale tej wody też sporo idzie. No. Weź sobie jedzenie. Tu jest 148. Ej, tu jeszcze są itemy nierozpakowane. Kurwa, nie mogę znaleźć gumy, to... O, dobra. Mam co chciałem. Skip. Hmm? Ty widzisz na Steamie to, czy... Tak. Na Steamie. Widzisz mi na Steamie. Tak się bawimy, rozumiem. To nic a propos Zamboida, nie? Wiem. Ten samochód też nie jest rewelacyjny. Wydaje, że weźmiemy tylko furgonetkę. Który ty mówisz, że ten łom jest taki zajebisty? No, bardzo niskie obrażenia. Niskie? Nie wiem, no ja na dwa ciosy wybiłem. Może sobie wymasterowałeś po prostu już te skille. No. Mam w sumie na... Gdzie to jest długi obuchy? No czwarty. No to... No to... No ale kurwa. Ja miałem siekiery na szósty czy tam siódmy już i kill-offy nawalałem na hita każdego. Nawet gdy miałem, no może nie bardzo duże zmęczenie, ale gdy byłem naprawdę zmęczony, to mogłem też zębiaka na hita posłać. No i może jakiś silniejszy, no to na 2-3. Ja bym sobie jeszcze coś sprawdził. W sumie nie, idę tam po prostu. Przygotowujesz się do wyjazdu? No. To dobrze. I kurwa dam moją bramę nawalać. O kurwa! A co już się dzieje? Ich jest więcej. Może ci tą twoją Banshee kurwa wpierdolę, co ty na to? No. Kurcian. No. A ja tak zapytam w sumie, co ty myślisz o tym, żeby te części elektroniczne sztuk 400 przenieść w jakieś inne miejsce? No jak masz gdzie dać? I nie mordować półek przy tym, to proszę bardzo. Ulepszyłem maczetę na maczeta majstrowana, 20% obrażeń więcej, minus 10% ataku, 3% szansy krytycznej, 20% odrzutu, minus 10%
kosztu kondycji, minus 10% wytrzymałości i minus 10% doświadczenia. Chuj, jak nie wiem. A teraz sprawdzamy auto. No nic się nie stało raczej. Maska poszła chyba z 20%. Wzmocniona. O, 20% odrzutu, 20% wytrzymałości i 2% szansy krytycznej. Dobra, to jest fajne. Ja zabiorę ci ten motor tam. Tego troszkę przesunąłem, no ale... I tym tylko żeś przesunął. Autem, kurwa, czym? A, ruszał. Mój motor ruszał. Dobry. Już parkuję, spokojnie. Podjadę tym dużym samochodem, tym vanem. Opak, nawet równiutko ci tu zaparkuję, tak. Jeszcze pozbądź się tej przyczepy ze środka. Chyba cię coś tam... Coś go przerwało, chyba go tu jest Jan dorwał przed tym, jak zdążył popyskować. Czym ja mam ci to zabrać, tą przyczepkę, chyba motorkiem? Mam przyczepić do motoru taką przyczepkę? Nie głupie, nie głupie. To ja sprawdzę. No, nie widziałem cię, ty no. Widzisz, że ja... Drugi raz ciemnąłem chyba? No znów, ale nawet nie wiem jak, bo ten, odszedłem od ciebie. Ty to udany jesteś. No ty, i tu był jeszcze klucz do kół. Nie, nie przyczepię do tego motoru, a wszystkie auta sportowe zostały rozmontowane. Bo tu jeszcze łóżko jest w środku. No, cię przesunął trochę, nie tak stoisz w drzwiach. Dobra, wrócimy. Gdzie jedziemy teraz? A się mam czym zajmować teraz. Czyli tamtą bazę wojskową zostawiamy chwilowo w spokoju. Czy w sumie można jechać? Bo mówię ci, mamy ten główny budynek do zwiedzenia. Możemy iść dzisiaj tam. No, tylko ja muszę pomyśleć, co ja mogę porobić. A, agregat zgasł. Biorę to łóżko jeszcze. Nie mogę to zgasł. Zgasł. Niemożliwe, nie że się paliwo skończyło. No, z gasu. Światła nie ma w domu. Ale niemożliwe, bo dolawałem ostatnio. No czekaj, w sumie coś sprawdzę. Bo światła są pogaszone, ale latarnia nadmorzy się. Chyba, że się zepsuł po prostu. Żarówka ci mogła pierdyknąć. Albo żarówka. Nie, ktoś zgasił światło. Ale tam się pali. No w środku też się pali. Że gdzie? No przecież tu się pali światło. Co ty nie widzisz? Świeci się światło, nie pali. No tutaj no bo tutaj włączyłem je dopiero. Było zgaszone. No jakieś pięcie może. Dobra, ja jestem gotowy. Lecimy? Też jestem gotowy, tylko zjem chips jeszcze. Jeszcze jednej rzeczy nie wziąłem, dobra, ale już nie tak na szybko pójdę. Kurczę. Gdzie to jest? Na szybciorka. Gdzie to jest? Jesteś. Bez tego to będzie lipa. Jeszcze. Ja już siadam do wana. Dobra, no ja już idę. No gdzie te baterie? Jest to. No weź to wsadź tu. Jaki ty masz problem?
Czy baterię znajdziesz jeszcze? Czekaj sekundkę. Kurwa, przebić się przez te wszystkie przedmioty to jest dramat. Elektronika, bateria jest. Bateria jest. Już lecę. Wziąłem palnik, sobie spawanie ogarnę, to potem naprawię nam tą przyczepkę. Zmieniamy światło? Mamy. Otwieraj. Tak, muszę wykręcić ziemię. Dawaj. Ty, Turcjan, co robisz? Wymontowuję przyczepę. Otworzyłeś, nie? Rozmontowuję, znaczy no. Nie możesz? Wyładowuję. No, jeżeli są zablokowane. A, bo one się otwierają w tą stronę jakby... A, tak, dobrze, wiem, widzę. Jest za blisko wam. Dobra, wyje się zamknę. No, właśnie to chodziło. To ja bym pojechał gdzieś indziej, nie do tego miasteczka, co już tutaj ogólnie jesteśmy, tylko ogólnie gdzieś indziej. Co ty na to? Spoko. Jak mapa wygląda? Lag oczywiście standardowy. A, tylko ja mam kurwa mapy zablokowane. Dobra, gdzieś tam dojedziemy. Patrz, ty chciałeś szybkiego kierowcę? To jest bez sensu. Jak ja vanem tak szybko jadę. Ja i tak to tego szybkiego kierowcę wziąłem, bo nie miałem co wziąć. A wziąłeś tego szybkiego kierowcę? No. Bo miałem jeden punkt ostatni, a nie miałem co wziąć na to. A on nie kosztuje trzech? Jeden tylko. No wtedy czekaj mnie, jak będę motorem zapierdzielał. Właśnie o tym samym pomyślałem też. To może być trochę przegięcie. Opresor z GTA. Mam, no online. Ja mam opresora 1 i 2. Mam i kosatkę i... W sumie wszystko mam. No ja też. A jedynie tych nie mam nowych, co powychodziły, bo no nie gram w GTA od ostatniego czasu. No właśnie. Nawet też, od ostatniego dłuższego czasu. A czyżby Kayo Perico? Kayo Perico mam, w sensie odblokowane i robiłem już wiele razy. Ale bug z Kayo Perico? Jeszcze raz? Używałeś tego buga z Kayo Perico? Żeby szybciej uciec? Nie, żeby kasę samemu sobie dropić? Nie, chyba. A, kiedyś zrobię odcinek może, jak jakimś cudem kiedyś w GTA będziemy grać. Ja robiłem ja robiłem buga na Kayo Perico, żeby szybciej uciekać, tam kumpel mi polecił. No to nie, to ja robiłem jeden skok przez 15 minut i mogłem go powtarzać ile chciałem i zarabiałem na tym 2,5 miliona. A, czekaj, bo ci chodzi o to, że jak już jesteś w rezydencji tego typiarza i żeby wchodzić do tych takich domeczków malutkich, gdzie tam jest złoto i takie inne rzeczy. Że samemu się da to otwierać. No to wiem, co ci chodzi. Ale nigdy tego nie robiłem. Ja mam jeszcze, czy znam buga, który pozwala na to, że nie musisz robić od początku przygotowania. A to tego nie wiem. Aha, idzieś. Dobra. Ale to byłoby fajne w sumie. Byłaś, bo tutaj już zębiaki są. A robiłeś kompleks Bogdana? Czy jakoś tak się nazywa to? Ja nie pamiętam. Jak ten samochodzik. Papier toaletowy chcesz? Się przyda aktorowi do dupy. Do dupy trzeba aktorowi nakopać. Nie ma kluczyka. No to też. Ale tutaj jest sporo. Nawet chyba jedzonka.
Wyrzućcie kiedyś ze śmietnika zombie? Wy co? Ze śmietnika, czy ci wyszedł kiedyś zombie? Nie zdarzyło się. Mi jak pierwszy raz grałem w Project Zomboid, to mi wyszedł. Serio? No. Dopuj mnie. No, dobrze słyszałem. Ma się te uszy. O panie, ile chipsów i orzeszków. Jezu, jakie tyły! Dużo ich? Bardzo dużo, a nie wychodź. Ale dobra, jakoś się nie skupili na siebie. Tylko, że sobie wziąłem kurwa te jebane napoje w puszce. Weź Turcjan pomóc, czy też sobie radę? Już skończyłem. Masz sobie radę? No. Chyba tak. Okej. Okay. Dużo skrzydni. Trzeba nabić skill. No właśnie, no tego też ci zostawiam, żeby się mógł kto odbić, nie? Możesz wsadać tam rzeczy. Bo w sumie nie wiem, co tam ma być. A co wsadzać tam? Nie wiem, no jakieś coś co mamy na zrobić na ziemi, a najlepiej. A, dobra. Dobra, może zamknij elektronikę drzwi, przyniosę. Zamknij drzwi. To te, no to. No dawaj. Wyjebać się. Tylko jakbyś pomógł, to byłbym wdzięczny, bo zapakujesz połowę do plecaka. Mam cię maskę? Uuu, idę z rzeczorku znów. Ja pakuję tutaj do tej na dole przy Linus. Jak się chyba da ten nazywać, nie? Jeden jest w środku, trzeba uważać. Zobaczymy, jak to działa. Książki. Co pisma już mam, więc ich nie bierzemy. Ja się tym razem zamykam, bo chcę coś spróbować. O, mogę. Mogę te spawać. Naszą całą elektrykę. Próbuję wbijać sobie spawanie przy okazji. Spoko. Czemu ona ma 70 miejsca? To fajne? Czy nie? No. Niektóre są takie. Ale to ze wszystkie były? Mi się nie wydawało, żeby miały 70. To myślę, że były zwykłe. Możesz sobie przenieść. No właśnie przeniosłem je. I one po 70 mają, nawet 80 nawet. Ty, ja nie wiem, czy nasze właśnie nie mają 80. Ej, czasopismo Gorące Laski znalazłem. Nice. Wiadomo, co będziesz czytać. Dużo humoru poprawię sobie. Co dają? Minus 40 nudy i minus 50 stres. Jak spawanie szybko leci. Stas. O matko. No co, to przynosimy też te metale? Jest to zrozumiałe, że ten... Szczerze nie wiem. Pytanie musimy. Jest to zrozumiałe z tym czasopismem. Czemu stres w dół i inne takie rzeczy w dół. Dobra, czyli co w górę. Chowanie na pierwszy poziom. Ale wiesz co zrobię? Znaczy to ja zaraz będę mógł naprawić nam... Boże. Kropkę. No, zajebiście. Ja już zabieram te małe blachy i tak dalej. Mhm. Ja staram się pomóc, tylko muszę coś znaleźć. Tanki dewiasy zabieram. Ja chuja nie wiem, gdzie to jest. Ja tutaj coś jest, czy nie ma nic? Już tam. Butle z gazem. Czemu nie wziąłeś gorących lasek? Czy butle z gazem przyniosłeś? No ja wziąłem. Okej. Okay. No, minus 40 nudy? Przenosimy butle z gazem? Nie są razem. Dobra. A to, że nie są razem, to tam mi nie szkoda. Nie pasowali do siebie. To jest zły człowiek. Właśnie, to jest zły człowiek. Nie psuj im marzeń. Aktor, jesteś złym człowiekiem. Oczywiście, butla z gazem. Butyla z gazem też ma uczucia, no tak. No nie?
Buta nie, Gaston. Potworze. No już parady zaraz będą na ulicach za moi, no. No już nie masz parad przypadkiem? U nas to co chwilę, kurwa, jakieś parady przychodzą. Jeszcze są naprawdę broń. Tu są gwoździe. Dobra, broń naprawdę. Jak to wymagane są przedmioty? A wewnątrz są przedmioty? Gdzie? A wiem, gdzie gwoździe te, dobra. Weź mi tu podepuj chwilę. Już idę. Kurwa, ile śmieci. Patrz, mi tu wstawisz? Mhm. No to wstawię. 60 do 150. Idzie kutasiesz. Tu tam nie ma nikogo? Mhm. Skip, nie mówi się tak, mówi się. Idzie bardzo niemiły kolega. No to by mówił o tobie wtedy. Idzie gniły mięso. Które mnie już raz zamordowało chorobą. Zatruło go. Plankton! Co? No widzisz go? A no faktycznie. Co jest kurwa? Ej, tu są spongebobowy, no w sensie ta, nie spongebobowy, tylko to jest jakiś lore z tym spongebobem chyba. Tak miejscowy ekipunku. Ej, mogę wziąć w teorii lodówkę nam. Co się dzieje w ogóle? Jakie pojebane. Jak ty to pakujesz? Jeszcze brak miejsca w ekipunku? No ja jest robicie. Ej! Tu jest Mystix! To jest? Mystix! Jaki Mystix? No nie widzisz tego niebieskiego? To jest ten z Rick and Morty. A faktycznie! Kur... Faktycznie. Ale wszystko do jednej wsadzasz, aktor. Jaki paradoks w ogóle. Ale co, gdzie? Gdzie ty to wsadzasz? Do jednej skrzynki wszystko wsadziłeś. Brak miejsca w punktu. Ile to ma kilo? 40. Panie Misiksie. Ty musisz mnie teraz depować. Szczepana. Brak miejsca w punktu. No co jest? Mogę wziąć. Kurwa, plankton na to. Dawaj, jest. Bo ja nie mam broni. Ja muszę tu wrócić jeszcze. Wziąłem lodówkę. Ja światło zostawiłem włączone jeszcze, świetnie. A, bo to tamten ma tak. Turcjan. Bo to skrzynka jest pełna, to do której wsadzać te dalej. Czy nieważne nie gdzie. Wyżej. Nie włożę tego. Blisko było k siebie, nie? To jest tylko 26 pojemności, bo jest bagażnik rozjebany. No to dupa. A, to nie jedziemy jeszcze. Nie, ja ją na razie tu postawię. Żeby stoi. I wracam po przedmioty. Zostawiłem kurwa, szkoda, tej że tego planktona. Da się go podnieść. Planktona? Mhm. Nie pierdol. Bieramy? No, mam plankton. Faktycznie. Mam go już. To się nazywa Mystix? Blue Alien. Blue Alien, no szkoda, że to... Też to masz. Włożyłem ci je do tej szapki.
zajebiste. Jakie zajebiste. Ej, bierzemy mąkę, cukier? No ja tu po jedzenie właśnie przyjechałem też trochę. Proszek do pieczenia. Bierz, bierz, ja w sumie podjadę tutaj samochodem. To weźmiemy jeszcze to jedzenie ze sklepu. Bierz też te noże, takie inne rzeczy. Liczę na ciebie. Mam już spawanie 90 na 150. Śmiesznie wygląda. To się da rozmontować? Da się. Który już masz? Teraz mnie o drugi. Dobra. I od drugiego już będę mógł w teorii sobie bez problemu naprawiać rzeczy, ale jeszcze jeden samochód muszę rozebrać. Wejście na 150, zaraz będzie już. Kurwa, było 90, teraz 95, znów. Ten palnik wykorzystałem, dobrze, dwa wziąłem. To było co? Wagin ten. 95 mikro mam, 90. Butle z gazem możesz dać gdzieś na wierzchu, tak naprawdę. Do pizdy. Też szkoda mi trochę tego, że właśnie straciłem, a raczej zyskałem znów wagę. Straciłem postępy w diecie, a zyskałem nadwagę. Jest no, smeta nadwagę. Miałem mówić o tyłość, ale mam tam wagę. Tyk. Idziemy do samochodu, wjedziemy sobie w drugą stronę. Co to mi biło? Umiejętności spawania, tak. Tak, już nie chcę spawać, bo już nie mam mnożnika. I szukamy samochodu zasadniczego, bo naprawdę jest lipa z samochodami u nas. No, jeszcze Shiro przypierdalił oczywiście, bo powiedział, że jest problem z samochodami. Jaki? Ale damy sobie z nimi radę chyba. Chyba. Zostawiam go na gazie. Siekiery trzeci level. Drugi pik staje. Trzeci level na pewno? To trzeci. Bez problemu sobie dajmy z nimi radę. Ale szybciej się uczę tam, w ogóle nabije się level i tej siekiery i tych innych broni. Ale wziąłeś sobie szybkiego tego? Nie bez tego ucznia, ale ten. Słyszę właśnie. Ale szybciej mi się nabije przez to, że jestem psychopatą. Nie bierz picia. Nie biorę. Ale w ogóle ja stąd zabrałem trochę jedzenia. A zabrałeś. No. Po co tu wracanie? To tu jeszcze jest laundry. Chowam jedzonko. Tu są te kuchenki i tym podobne. Małe lodówki. Może zombie ci tam idzie gdzieś. Widzę właśnie mikrofalówki. W teorii można było podnosić. Tu chyba jest ich więcej. Dosyć rano, no nie?
No, znów mi kurwa przez maczetę ząbek przeleciał. W sensie tak jakby go nie tknęło, nie? No to też tak miałem raz. To wtedy miałem, kiedy wiesz, moja postać nie trafiła i trafiła w ten. W naczepę. Ciekawe, czy pralki działają. Działają. Chyba nie, bo. Dyno, ustaw tryb suszenie, faktycznie jest. W sensie musisz, no. Prąd mieć. Śrubokręt biorę. To jest pralka suszarka. Ej. Bierzemy czerwony ten, będzie do kompletu. To jest. Jak to się nazywało, nie pamiętam. To tu jest czerwony. To czerwone. A piekarnik? No. No można, a masz śrubokręt po raz jeden? No. Daj mi. Trzymaj. Dwa, nawet mam przy sobie, bo jeden zawsze noszę przy sobie, a drugi tutaj był. Tak na włócznie. Wtedy to pralka suszarka. Biała suszarka, bębnowa, biała pralka. No właśnie. To tylko niebieska jest pralka suszarka chyba. Biała pralka, biała suszarka bębnowa, suszarka bębnowa. Ile ona waży? Dobra. Jak turcjan robimy? No trzeba się przygotować i jedziemy. To zapakować. No jedzenie, palnik, podróżniowy. To biorę piwo. Krótko i na temat. Musimy mieć co pić. No zębiaki idą. Głodu to nam da. Idziemy na ryby, co bierzemy? Spławiki, wędki, inne takie? Piwo. A co ja tu się będę okłamywał? Dasz sobie radę? Co jeszcze wziąć? Młot wyburzeniowy? No. A ty nie miałeś jednego przy sobie? Zużyłem go już 5 razy. Już raz. No i też chciałbym jednak tutaj sobie ogarnąć teraz, wiesz... Kurwa! Ty się wyjebałeś. Ty się wyjebałeś. Marłeś? Zdrapanie krawędzi, a kto? Jeszcze nie. Wiesz co, tu z farmacji, może płatki będą? Ciebie co? Co, Dąbiak ci zadrapał? Nie, aktor mnie przepchnął. Czy z aktorem przepychaliśmy i ja się musiałem wyjebać. Tu jest ten, na ryby. Go wędkarska. Żyłka wędkarska. Żyłka wędkarska. Łapka, boblery. Zbieraj to wszystko, bo to będzie bardzo przydatne. Teraz to tą pierwszy mam. Ząbek jest. Co? Co tutaj leży? Gdzie? Co to kurwa jest? Knapki? Po boy sandwich? What the fuck? Biorę to. O, dżdżownicę w lodówce. Tam kiedyś tak robiłem, jak za to jeździłem kiedyś na ryby. Ale nas matka klnęła, pamiętam, że te kurwa zajebane robaki w lodówce. Nigdy na rybach nie byłem, ale to chyba już mówiłem. No, coś tam kiedyś mówiłeś. Ale faktycznie, no jak mówi tata na ryby czasami, to sobie jeździł, no to faktycznie były robale w tym. Coś się dobrało, co?
Senne poboj sandwich. Wędki, boblery. Wystawy namiotowe, serio. Ale to się da zjeść, czy nie? Nie. Młotek. Osięcy. Młotek. Chad. Giga Chad. No pewnie sobie maczetkę. Dobra, Turcin, co robimy dalej? Ej. Co robimy? Ja robię. A co robisz? Jedzenie robię. Jakie jedzenie? Zupę z tym. Dobre. Boję się, trutkę tam dołożę. Masz na to i gotuj. Gotuj z aktora, nowy program kulinarny. Do grilla wsadź. Widzę tą trutkę. No i super, będziesz wiedział przed nami. Ty nie zdziwisz. Wody mogłeś zupę zrobić. Wybielacza tam dołożył. Książki. Pierwsza pomoc mamy to już. I chcesz przyjechać na zupę? Nie. To będzie twoja ostatnia zupa w życiu. Ja to nigdy takiej nie jadłeś. Już więcej nie jest, możesz być pewny. Zupka wifon. Antybiotyki. A ja, aktor, wiem, dlaczego ci wtedy się nie udało tej ręki zachować. Mówiłem ci to już, czy nie? Nie. Żeby obciąć sobie rękę, musisz potem się zoperować. W sensie, że po prostu tą rękę trzeba potem zoperować. Zaszyć i tak dalej. To nie jest tak, że sobie tam, wiesz, zrobisz tylko i wyłącznie nacięcie i dupa i już potem tylko leczysz. Że prawie zostałem ujebany przez zębeka. Zajebiście. Lucian, medyku kochany, będziesz miał co robić później, jak a masz planek sobie ujebać rękę? Tego nie powiedziałem. A właśnie, nie powiedziałem wam tego, zwiększyłem czas przeobrażenia zombie na 2 tygodnie. Na 2 tygodnie, no. Nie 10 dni. Nie dało się na 10, tylko 2 tygodnie. Brett, łap tak już. Kurzy myśliwski wbije aktorowi w pupę. Odbyt. Co się tak kurwa próbuje przez zombie? Jedzenie przeszkodziło piczkę. Ej, a co to jest? Jakieś przyczepa wielka. Ale go dobra zębiaki. Tu się da wejść. Teraz wypłuką. Ty, da się do niej wejść normalnie, to jest... Ile rzeczy? W sensie, ile miejsca? Chyba dawaj miski. 80 kilo, 90, 110, dawaj, to nie jest dużo jednak. No szybciej. A, jeszcze tu jest. Miski, do mordobicia świeżbi. Już niosę miski. Miski 3, no to nawet sporo. Otruta ta zupa. No. Chyba to jeszcze. A 3? Nie, 4. Nie, 3, widziałeś. To tam dzisiaj jedno dawałeś. Wierzę, że je zabijesz. No. Pyknęła. Aha. Zapomniałem o tym, że w ogóle mogą krzyczeć. Nie wiem, Skip, czy to jest dobrym miejscem wchodzić. Tu nic nie ma nawet. Jaś. Booming Time Magazine? Masz rację. Chodź, wychodzimy stąd. To jest... A ten ci w sumie po połowie się podzielimy. Jak rozwalimy hordę dopiero wtedy.
Darlion? Co to jest? Ty, Durcjans, mi godzina 15, mam odcinek. Kurwa. Stop.